Serdeczne gratulacje dla zespołu Lombard w związku z otrzymaniem Orła Wprost. Powiedziała Pani w trakcie tego spotkania, że dzisiaj trudno być artystą w naszym kraju. Co to znaczy? Trudno jest być artystą w zgodzie ze swoim sumieniem i swoimi wartościami, w związku z tym, że cały trend idzie zupełnie inną drogą niż my. My jesteśmy ludźmi, którzy kochamy Polskę, kochamy polską historię, kochamy polskie tradycje, tak więc wiadomo... Jesteśmy patriotami. Jesteśmy patriotami, tak więc myślę, że trend jest, że tak powiem, odwrotny. Wszyscy chcą być Europejczykami, obywatelami świata, a my w pierwszej kolejności chcemy być Polakami, a potem dopiero tymi Europejczykami, obywatelami świata, bo oczywiście podróżujemy po całym świecie, mamy okazję być w różnych miejscach, potrafimy je docenić. Natomiast Polska jest krajem przepięknym, z bogatą historią, z bogatą tradycją i myślę, że czas na to, żeśmy w końcu po tych wielu dziesiątkach lat po upadku komunizmu w Polsce powiedzieli sobie wprost, jesteśmy naprawdę świetnym krajem, ze świetnymi perspektywami, z tak jak mówię, ze wspaniałą historią, wspaniałym biznesem. Naprawdę Polacy są świetnymi ludźmi, no co tu dużo mówić. No. Czyli szokujecie dzisiaj w branży trochę, czyli spełniacie ten warunek bycia artystą, który musi zaskakiwać. Szokujemy? Myślę, że nie zaskakujemy, bo my od wielu lat postanowiliśmy być wbrew trendom, płynąć czasami pod prąd. Zgodnie z własnym sumieniem. Zgodnie z własnym sumieniem, ale przy okazji właśnie być niezależnym, być po prostu, ta niezależność nas kosztuje oczywiście, ale ona powoduje, że jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani z tego, co robimy. A poza tym możemy robić te projekty, które nas interesują i które uważamy, że są cenne. Tutaj wspomniałbym właśnie ten projekt w hołdzie Solidarności, obecnie Roads to Freedom. Nad tym projektem pracujemy od przeszło 20 lat i jest on modyfikowany od wielu, wielu lat. Zaczynaliśmy go bardzo skromnie, a punktem wyjścia był teledysk do utworu Przeżyj to sam. Proszę sobie wyobrazić, że puściliśmy... Utworu Przeżyj to sam, który w tym roku ma 40. rocznicę swojej premiery na płycie live zespołu Lombard. Właśnie, puściliśmy ten, zrobiliśmy pierwszy raz wideoklip do tego utworu i puściliśmy tą wersję zaprzyjaźnionym naszym kolegom z Solidarności. I proszę sobie wyobrazić, że nie wiedzieliśmy, że zrobi to na nich takie oszałamiające wrażenie, że chłopaki odnajdywały się w tym teledysku i opowiadały swoje przeżycia na kanwie tego, co oglądali. Patrz, Franek, oni biją mnie, zobacz, tutaj nas prześladują. Pamiętasz to? A na koniec był taki, że byli wzruszeni i się popłakali. I powiedzieliśmy sobie, że jeżeli to robi takie wrażenie na tych ludziach, a my jesteśmy im tak zobowiązani i wdzięczni, więc postanowiliśmy zrobić cały projekt, czyli w zasadzie jest to projekt prawie półtora godzinny, w którym na bazie archiwaliów opowiadamy historię Solidarności, po części historię Polski, po części historię zespołu Lombard. I niesamowite jest to, że ten projekt zaprowadził nas w różne miejsca niesamowite. Graliśmy naprawdę koncerty w niesamowitych, cudownych miejscach, ten właśnie w hołdzie Solidarności. I ostatnio dzięki tutaj zaproszeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, panu Szymonowi Szynkowskiemu Welsenk, zagraliśmy koncert dla przedstawicieli NATO NATO w Brukseli. Więc naprawdę w języku angielskim i w końcu udało nam się naprawdę pozyskać archiwalia, które po prostu, o które walczyliśmy bardzo, bardzo długo, tak więc jesteśmy wdzięczni i to jest dla nas bardzo ważne. Dwa pokolenia przygląda się waszej twórczości jak w lustrze, nawiązując do tego teledysku. Co zrobić, żeby trzecie też słuchało? Ja myślę, że jeśli chodzi o nas, to bardzo proste, konsekwencja. My uznaliśmy, że taki zespół jak Lombard, który działa przeszło 40 lat i ma pewną misję do spełnienia. Zauważyliśmy, że należy
na koncertach właśnie promować te idee, które dzisiaj no, nierzadko są pomijane i młodzi ludzie są lekko wyjałowieni, nie wiedzą, gdzie żyją, w czym żyją, co robią, oni tak trochę stoją okrakiem, nie wiedzą. I co się okazało, że jak zagraliśmy hymn Polski na koncercie przed naszym projektem w Hołdzie Solidarności, nagle zaczęli zupełnie inaczej podchodzić do tego projektu i potem po prostu podajemy im w pastylkach historię, w takich malutkich pastyleczkach i oni, to wystarczy, żeby tych młodych ludzi zainteresować albo zarazić. Przede wszystkim broni się prawda, proszę Państwa. Dokładnie. Grzegorz Stróżniak za dwa dni kończy swoje okrągłe 65. urodziny, tak więc ten prawdę orzeł... Prawdę mówiąc, ten orzeł jest wspaniałym projektem, zwieńczeniem jego prawdziwej pracy na rzecz zespołu Lombard, na rzecz polskiej kultury. Zresztą wykonuje ten utwór Przeżyj to samo, o którym tutaj wspominaliśmy. Już 40 ponad lat przeszło dla Państwa. Śpiewacie go razem z nim. Ja za sceną jestem wzruszona i płaczę. Zawsze. To jest niesamowite. Tak więc, a jesteśmy, że tak bym, reprezentujemy różne pokolenia. Więc myślę, że prawda w muzyce obroni się zawsze i młodzi ludzie będą sięgać do takich zespołów jak Lombard właśnie z powodu tego, że muzyka musi być prawdziwa.